W dzień architektura tego kościoła i zgromadzone tu sprzęty wyglądają zwyczajnie po ludzku. Przez nawę przewalają się wtedy tłumy turystów, studentów, wiernych. Przez witraże sączy się barwne, słoneczne światło. Słychać ludzkie kroki i ludzkie szepty. Teraz, w nocy, jest tu pusto i ciemno. Jedynie czerwone rubiny oliwnych lampek i migotliwe płomyki świec rozświetlają to mroczne, romantyczne wnętrze, a gdzieś pod sklepieniami, wysoko, błądzą echa. W architekturze nie ma i być nie może kompletnej czerni. Mrok ma też swoją konsystencję, ma swoją głębię, ma swoją budowę. Migocące świece, jakieś tajemnicze, trudne do odgadnienia odgłosy pustej nawy. To wszystko stwarza jedyny w swoim rodzaju nastrój. Teraz światło wydobywa fragmenty grobowców renesansowych, patrycjuszy miejskich, bonerów, betmanów, montelupich. Już dawno nie żyją ludzie przedstawieni w marmurze. Tutaj właśnie rodziny te miały swoje kaplice. Tutaj pod posadzkami tego kościoła znajdują się jeszcze dzisiaj olbrzymie skrzynie obite skórą. Tam właśnie spoczywają ziemskie szczątki tych,